Rozdział 6. Dziad Polikarp. Podczas wizyty u naczelnika Bazylii musiał być w mieszkaniu. Zapalił lampy, ustawił wieczerzę i odszedł znów. Troskliwości tej nie zauważył jednak Hieronim. Co go obchodziło światło lub noc? Co go obchodziła wieczerza? Jak drzewo złamane burzą, runął na pierwszy spotkany fotel. Ręce wnurzył w roztargane włosy, skurczył się jak robak, zgnieciony stopą. Coś niby wycie, czułkanie dobyło się z gardła. A zatem taki był kres. Taki, ha, ha, stał się złodziejem. Tak, tego nie dostawało jeszcze w rozkoszach jego doli. Przyszło i to z kolei. Nic nie brakło teraz. Był złodziejem. Wziął sobie i stracił cudze pieniądze. Jeszcze udawał, że nie rozumie. Nadrabiał miną, aż się przyznał pod pociskiem faktów. Ha, ha, został złodziejem. Słyszeli koledzy, zapewne wiedzą już Żydzi. Czerń, robotnicza, kto żyje, jutro dowie się minister. Tak, dowie się. Z małego pionka Hieronim Białopiotrowicz będzie bohaterem jutrzejszego dnia. Złodziej. Napiszą o mnie przecie gazety nawet. Dobił się smutnej sławy. Ha, ha, przebył wielki post, miał swoją Wielkanoc, o której niedawno tyle marzył. Nic mu nie brakło, nic. Korowodem jęc tłukły się myśli po czaszce nieszczęśliwca. Czasem z niewyraźnego jęku wyrywał się wybuch krótkiego śmiechu. Chichotała rozpacz, szalał. Krew hulała po pulsach, trzęsła nim gorączka, a zarazem ogarniała członki ogromna martwota. Jak rozbitka, co bez sił już i nadziei opuszcza ramiona, czekając śmierci. O Boże, Boże! I wartoż było tyle pracować, żeby tak skończyć? Ohydą, wstydem? Wartoż było tyle znieść, by dobić się od losu takiej zapłaty, złodzieja. Marzona złota dola, ha, ha, domki karciane, wieść już poszła, chwycona przez zazdrosnych kolegów. Jutro mu nie żyć lepiej, nie żyć. Myśl stanęła przed tą furtką wyzwolenia. Nie żyć, albo to, co złego, żyć teraz nie sposób. Dosyć tej próżnej walki, dosyć. Człowiek torturowany na kole pragnie pożądliwie jednego, jeszcze ostatniego obrotu korby. To koniec. A żyć po co, dla kogo? Sam jest. Żal go chwycił, sierocy żal, i w gardle stanęły gorzkie łzy. Poza życiem tam z lepszej strony była matka, Żabba, wszyscy. Tu była pustka i srom dozgonny. Wstał. Nogi mu się chwiały. Zataczając się, doszedł do biurka. Było mu strasznie słabo. Głowę rozrywał ból. Ręce się trzęsły. Dobył kluczyka. Ledwie zdołał otworzyć szufladkę. Zebrał w pakiet różne listy i pamiątki. Wziął rewolwer. Spróbował cyngla. Suchy trzask sprężyny wrócił mu nieco przytomność. Położył go przed sobą i zamyślił się. Była to sroga męka i ciężka pokusa. Czystym szedł na śmierć, a potępiał się faktem ostatecznie. Ludzie powiedzą, że był pyszny i nie zniósł winy, więc się zabił ze wstydu. Żeby choć kto jeden poznał prawdę, choć jeden go zrozumiał, oszczędził. Już ręka sięgała po pióro, ale się cofnął. Gdzież ofiara w takim razie? Czemu nie rzekł nic wobec oskarżenia? Nie, będzie milczał do końca. Niech go wszyscy potępią, byle nie własne sumienie i matka. Tam. Był już teraz zupełnie spokojny. Głowa tylko bolała go coraz gorzej. To nic, zaraz przejdzie. Dobył z zanadrza medalionik z matczynymi włosami. Pocałował go. Wziął broń, przyłożył do skroni i spuścił sprężynę. Kurek spadł bez strzału. Przeklęty! Wyrwało mu się wściekle. Rewolwer nie był nabity. Z nerwowym pośpiechem zaczął wkładać naboje. Nie słyszał szmeru i winiścia i kroków. Może do Bazylii? Za późno. Tylko jeden nabój, ale ręce się trzęsły, ładunek potoczył się na ziemię. Hieronim sięgnął po inny. Cicho! Ktoś drzwi otworzył. Odwrócony plecami inżynier nie zważał na to. Kończył swe przygotowania. Nagle silna dłoń ujęła go za ramię, druga ręka wyrwała rewolwer, zanim się opamiętał. Obejrzał się z okrzykiem gniewu. — Idź precz! — zawołał, myśląc o Bazylii. Spotkał oko w oko przejmujące spojrzenie dziada Polikarpa. Tak, był to on we własnej osobie, żadna halucynacja. Olbrzymi, suchy, górował o głowę nad młodzieńcem i świdrował go na wskroś oczyma. Rewolwer schował do kieszeni samodziałowej kapoty.
Po co dziad tu przyszedł? Wybełkotał Hieronim nieludzkim głosem. Po ciebie przyszedłem, w samą porę. Odparł starzec zmienionym tonem. Ja nie mam czasu. Kto dziada przyprowadził? Ja jestem chory. Widzę, ale mimo to musisz pójść ze mną. Zbierz siły. Nie miałeś siły znieść sromu? On silniejszy od ciebie. Trzeba go zdjąć, bo cię złamie. I tak za długo leżał ci na duszy. Spóźniłem się o parę godzin. Chodź, chłopcze. Co się stało tyranowi? I czy on to był istotnie? Takim nie znał go Hieronim. Patrzył błędnie na twarz surową, lecz całkiem inną niż zwykle. Mieszało mu się w głowie. Chodź! Powtórzył stary, biorąc go pod ramię. Poszli znów w czarną noc. Przed nimi zjawił się nagle Bazyli, świecąc latarką i oglądając się co chwila. Starzec prawie niósł wnuka. Niedaleka była droga do mieszkania naczelnika, które buchało światłem. Bal był w samej pełni, muzyka grała mazura. Złoty polimperiał otworzył im drzwi biura. Drugi popędził lokaja do salonów z wezwaniem samego gospodarza. Milczeli obydwaj. Młody dysząc wewnętrznym żarem, współprzytomny, dziad poważny, a dziwnie rozpromieniony. Bazyli zginął przy progu domu. Po dość długim oczekiwaniu wszedł naczelnik. Pomimo licznych toastów, chmurę miał na czole. Spod oka spojrzał na gości. — Czym mogę służyć? — zapytał z przymusem. Starzec, oburącz sparty na lasce, kiwnął niedbale głową. — Nazywam się Polikarp Białopiotrowicz — zaczął. — Mam dwóch wnuków. Za nich obu przychodzę tu na obrachunek. — Znam tylko obecnego tu inżyniera Hieronima. Zaraz pan poznasz drugiego. Przystępuję do interesu. Przedstawiono panu weksle z podpisem Hieronima, których suma przewyższała rozchody. Sprawę tę rozstrzygnąłeś pan wobec setki osób wspaniałomyślnym darowaniem winy. Weksel wykupiłeś pan od Żyda. Winowajca ten, oto chłopiec, zniósł w milczeniu łaskę, jak się w milczeniu przyznał do złodziejstwa. Poszedł do domu sam, sponiewierany, i zastałem go oto z rewolwerem w ręce. Żebym się spóźnił minutę, mielibyśmy pan i ja. Śmierć niewinnego na sumieniu. To ciężko. Starzec się zatrzymał, szarpnął swe siwe wąsy. Inżynier wyciągnął do niego rękę. Pan nie uwierzy, jak mi przykro. Zaczął. Nie chodzi tu o przykrość, panie, ale o sprawiedliwość. Przerwał ostro pan Polikarp. A przede wszystkim o pokrycie długu. Proszę o ten weksel. To mówiąc, sięgnął po siwe kapoty. Dobył książeczkę z czekami do banku, wystawił właściwą sumę i położył na biurku. Nagle na widok nieszczęsnych weksli ożywiła się martwa dotychczas twarz Hieronima. Postąpił o krok. — Dziadku! — zawołał. — Milcz, niedorostku! Dobrocią swą doigrałeś się wstydu i ohydnego posądzenia. Teraz ja będę działać. Dosyć ustępstw. A czy mi jedno, ty lub on, to jeszcze pokażę. Gdy płacę... Chcę, żeby ludzie wiedzieli, na kogo i za co płacę. Ty się nie mieszaj do mnie. Znów jeden po drugim przesuwały się weksle w promieniu lampy, aż bystre oczy pana Polikarpa znalazły ów nieszczęsny. I on go potrzymał minutę w dłoni. Pokiwał głową. Podał przez stół naczelnikowi. Niech pan porówna podpisy, rzekł. Wezwany nałożył binokle, wpatrzył się uważnie, porównał i nagle porwał się za głowę. — Kto to sfałszował? — krzyknął. — Mów, panie Hieronimie, to nie pan pisałeś, to podrobione. — Czemuś pan tego nie dojrzał, zanim go potępiłeś? — odparł gorzko pan Polikarp. — Czemuż on milczał i tak się zmieszał okropnie? Któż to sfałszował, wiecie? — Wszakżem panu mówił, że mam dwóch wnuków, a może panu i nieobecny Albert Białopiotrowicz, mąż córki radcy. — O nim szeroko mówi stolica. — Słyszałem, to brat Hieronima? — To jego kuzyn i fałszerz. Przed miesiącem odwiedził go tu i chciał pieniędzy. Hieronim oddał mu wszystko, co zarobił z takim mozołem. Kilkaset rubli. Była to kropla w morzu. Żądał więcej. Zrobił propozycję pożyczki na pański kredyt. Hieronim za drzwi go wyrzucił. Oto i wszystko. Żyd, dostawca, ukarany za jakąś nieakuratność, dał pieniądze. Albert podpisał brata i uciekł. Okropny, byłem ślepy i w nawale interesów nie spostrzegłem różnicy. Panie Hieronimie, pan mnie zna. To posądzenie nie dawało mi spokoju, żebyś wymówił choć słowo obrony. On,
wybuchnął dziad Polikarp. Ha, to wy go nie znacie, panie naczelniku. To człowiek, na którym nie ma ani jednej skazy, ani jednej winy. Ze złota i stali ulany. Szlachetny aż do dziwactwa, dobry aż do szpiku kości. On bronić się kosztem brata? On skarżać krewnego o fałszerstwo? Wolał się zabić. On złodziej. Dlaczego? Wszak on nie hula, nie pije, nie gra w karty. A panu służył jak wierny pies, znoszą niechęć kolegów. Szczędząc każdy grosz, pracując za 10. Zbierał panu skarby i chwałę za kawałek chleba. Przywiązał się do pana jak do dobroczyńcy. A pan go zrobił złodziejem. Ej, nie będziecie mieli sługi przyjaciół, jeśli tak płacicie. Oto pańskie pieniądze. Dziękujemy za łaskę i służbę. Chłopca mego mi dajcie, teraz on chory śmiertelnie. Bóg wie, czy przeżyje to nieszczęście. Co pan chce, zrobię dla niego. Nie za sługę go miałem, ale za syna. Nie rozstawajmy się w gniewie. Panie Hieronimie, darujcie mi. Młody chciał wyciągnąć rękę, ale dziad go zatrzymał. Hańbę jego słyszało 100 osób, panie, rzekł ostro. Niech przy nich odbędzie się rehabilitacja. Jestem gotów, proszę panów ze sobą. W salonach 100 osób bawiło się ochoczo, ale na widok tych trzech zmieszał się taniec. Przeczuwano coś ważnego. Gospodarz skinął na muzykę, by umilkła. Panowie, zawołał donośnie, byliście świadkami ciężkiej krzywdy, jaką najsłuszniej wyrządziłem w waszemu koledze. Kto go zna, ten pewnie nie wierzył w posądzenie. Ten pewnie mnie potępił i słusznie. Weksel był podrobiony, a że pan Białopiotrowicz, choć to nie spostrzegł, nie zwrócił mojej uwagi. Miał smutne, osobiste powody. Ja jeden byłem winny. Wobec was wszystkich proszę go o przebaczenie za śmiertelną obrazę. Zawiniłem ciężko wobec człowieka, któremu zawdzięczam pomyślność robót, doskonałą karność robotników, który jest uosobieniem rzetelnej pracy i nieposzlakowanej uczciwości. Przepraszam go teraz słowem, a czynem gotów jestem zawsze dowieść, jak go cenię wysoko i ufam nieograniczenie. Daj mi pan rękę, panie Białopiotrowicz, i przebacz. Bóg świadkiem, jak mi ciężko było przeżyć te kilka godzin. Zapomnij mi tej nieszczęsnej sceny i zostań przyjacielem jak dotąd na zawsze. Hieronim kołowało się w głowie. Ledwie zdołał podnieść rękę i uścisnąć dłoń inżyniera. Za naczelnikiem inni poczęli się cisnąć ku niemu, zapewniać o życzliwości, pytać o zdrowie, twierdzić, że byli pewni takiego zakończenia. Znajome damy zbliżały się także, witając go z uśmiechem, ale on patrzył dziko, nie rozumiejąc dobrze, nie odpowiadając prawie. Obejrzał się na dziada. — Chodźmy stąd — szepnął. Wtem u drzwi hałas się podniósł, bieganina wołania i do salonu wpadł dozorca w poszarpanej bluzie, bez czapki, czerwony jak upiór. — Czego chcesz? Co się stało? — zawołał naczelnik. — Palą się baraki El Jasmana, magazyny, piwnica, wszystko! — Damy zaczęły krzyczeć i mdleć. Inżynierowie rzucili się do drzwi i okien. Istotnie przez szyby biła łuna pożaru. — Sikawki, pobudzić robotników, ratować, my zaraz idziemy! — zakomenderował naczelnik. — Robotników nie trzeba budzić. Oni sami podpalili. Żyda upiekli podobno. Bunt! — bełkotał dziesiętnik. — Niech pan wyjdzie! — zwrócił się do Hieronima. — Czegóż chcą? Naczelnik szukał czapki i aż sapał z gniewu. Nim człowiek zdołał odpowiedzieć, pod oknami salonu powstał wrzask piekielny. 1000 może głosów zawyło unisono. — Biało Piotrowicza nam! Dawajcie zaraz! On pieniędzy cudzych nie brał! On nasz! Żyd brał! Nie ma Żyda! Na taką pretensję gniew naczelnika opadł natychmiast. Sądził, że jest to rabunek, rzeź. Chciał telegrafować po wojsko. Wieść o śmierci El Jasmana miernie go dotknęła. Spojrzał na Hieronima. — Niebezpiecznie panu zaczepiać — rzekł. — Panie naczelniku, panie naczelniku! — zawołała tłuszcza. Otworzył okno. Na dole roiło się jak mrowia czarnych postaci. — Czego chcecie? — krzyknął. — My, panie naczelniku, założymy swoje pieniądze za Białopiotrowicza. My założym, zniesiem do grosza. Jego nam oddajcie. — Dziadku! — szepnął znów Hieronim. — Chodźmy, mnie tak strasznie słabo. Pan Polikarp zbliżył się do naczelnika. — Zabiorę go z sobą — rzekł. — Pan raczy wydać urlop. Zabiorą go robotnicy. Słyszy pan? To półbożek tej zgrai. Chodźmy. No, no, te łajdaki. Mają więcej rozumu niż my wszyscy. Wymierzyli sprawiedliwość doraźnie. Wyrwaliby swego ulubieńca z piekła. Panowie, kto ze mną odprowadzi chorego kolegę do domu?
Nie czas dziś się bawić. Połowa towarzystwa chwyciła za czapki. Naczelnik ze starcem wzięli pod ręce Hieronima, nieśli go prawie. Biało Piotrowicza nam, biało Piotrowicza! Wył tłum przed domem. Było ich kilkuset, z drągami na ramionach. Na przedzie ślusarz Jan osmolony, podrapany, straszny. Musiał przyłożyć czynnej ręki do egzekucji Żyda. Na widok Hieronima groźny wrzask zmienił się w grzmiący okrzyk. Pozdejmowali czapki. — Biało Piotrowicz chory, nie krzyczcie, prowadzimy go do domu! — zawołał naczelnik. Jan gwizdnął. Ucichło wszystko. — My go zaniesiemy, dajno, stary! — rzekł po ufale do pana Polikarpa. — Panu naczelnikowi dziękujemy! — dodał, kłaniąc się. I stał się dziwny pochód triumfalny. Jak dziecko wziął ślusarz Hieronima na ręce i ruszył przodem, otoczony gronem inżynierów. Za nim rzucił się tłum roboczy. Dalej podrzędna służba. W końcu jechało towarzystwo balowe. Jechało to i szło do baraku z desek, gdzie u progu stał Bazyli z miną niewiniątka, patrząc na opadającą łunę pod gniazdem Eliasmana. Ze ślusarzem zamienili spojrzenia złośliwej radości. Uczucie zemsty było w nim silniejsze niż trwoga o ulubionego pana. — Doktora Bazyli! — rozkazał pan Polikarp. Sługa aż podskoczył na ten głos. — Jest! Jaśnie panie! — odparł. Istotnie doktor już siedział przy łóżku. Jan złożył chorego na posłaniu. — Tylko go pan wylecz! — rzekł ostrzegawczo do Eskulapa i wyszedł jak mógł najciszej. Tłum nie rozszedł się powoli. W baraku został naczelnik, doktor i starzec, na progu niby straż honorowa. Stanęło 10 ślusarzy. Żaden król nie był lepiej strzeżony ani szybciej obsłużony jak Hieronim. Ale biedak nie widział swego triumfu. Majaczył w strasznej gorączce, nie poznawał nikogo, bredził, zrywał się, przeklinał życie, wołał matki. Tyfus i zapalenie mózgu! Rzekł spokojnie doktor, kładąc lodowe okłady. — Ale wychodzi się z tego? — spytał niespokojnie naczelnik. — 1 na 100 czasem. Dziad Polikarp nie pytał, nie odzywał się, nie wtrącał się do rady i pomocy. Siadł ciężko na łóżku, nie spuszczał oczu z wyniszczonej twarzy chorego. Zimna krew i stanowcza decyzja opuściły go zupełnie. Nie był to już dumny satrapa, nieprzystępny żadnej ludzkiej słabości i uczuciu. Był to zwykły śmiertelnik, dotknięty w samo serce, znękany, nieszczęśliwy. Wyglądał jak ten, który zbierając skarb całe życie, zostanie z niego obdarty, jak ten, co straciwszy wiek nad wielkim dziełem, traci je nagle. W dzień triumfu staje się wyzuty ze wszystkiego, nędzarz. Przerachował się. Hartował, stał i oto rozpryskiwała mu się dłoń na atomy. Chciał mieć glingę najprzedniejszą. Zostanie mu może garść prochu. Dziwny, psychologiczny proces rozgrywał się w tej skrytej, nad wyraz pysznej duszy. Może raz pierwszy w życiu sumienie wstało nieubłagane, jak oskarżyciel kryminalny. I wołało wobec wielkiego tłumu. Myśli jak w sądzie. Wołało wielkim głosem. Zabiłeś. Jesteś zbrodniarzem. Patrz na swą ofiarę. I pan Polikarp patrzył pełną zgrozy źrenicą. Twarz wnuka, chuda, ostra, ciemna i purpurową gorączki, była tuż przed nim. Obraz fizycznego i moralnego wysiłku, nadmiernej pracy, długiej biedy. Darmo wzrok starca szukał w niej win osobistych, upadku, grzechu, jakiejś obrony dla siebie. Nic. Twarz ta była wykrzywiona bólem, stwardniała od walki, ale szlachetna i surowa, a wokoło ust rysował się nieubłagalny rys żelaznej woli i uporu, rys rodzinny. I nagle z ofiary człowiek ten zamienił się w sędziego i zdało się starcowi, że usta te wydadzą wyrok na niego, że one jedne zdołają zagłuszyć wołanie starszego oskarżyciela, coraz straszniejsze – zabiłeś. Pan Polikarp obejrzał się wokoło. W pokoju było w tej chwili pusto. Musiało minąć wiele godzin. Zbierało się na brzask. Nikt nie widział, jak starzec na klęczki się osunął i bijąc się w piersi prosił pokornie. — Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie bierz mi tego dziecka. Niech mu oddam za to, co wycierpiał. A potem pochylił się i pocałował po raz pierwszy skroń biedaka. — Czy ty mi zapomnisz błędy? — szepnął. Ale dusza Hieronima była gdzie indziej.
Wiesz, Józik, mówił niewyraźnie, wszystko domki karciane. Cokolwiek zrobisz, wiatr dmuchnie i nie ma. Tak, zawsze, już nic robić nie będę. A jak koniec, to co? Domki karciane. Straszne było to bredzenie w głuchej nocy. Śmierć wyciągnęła kościste ramię i w oczach starsza wydzierała mu jego skarb. A on był jak dziecko bezsilny. On pyszny jak szatan i taki możny.